Cześć, witam was ponownie w Dolinie Niezbędnej. Ale może się odsuniemy od wyjącego Berniego. Tak pięknie śpiewa. Tak, jesteśmy sobie u aspirantów. Igor ma troszeczkę zmieniony pokój. Były pokój Paulinki też odrobinę zmieniłam, bo nie pamiętam już szczerze mówiąc, czy wam pokazywałam, czy nie. Także musicie mi wybaczyć. Wiktor dzisiaj ma wolne. Hania idzie do pracy na 16, dobrze. Eustachy nie śpi, po prostu już nie wiem nawet od której godziny, więc mógłbyś się zająć w sumie roślinkami tutaj. Igorku, ty miałeś się z Bernim pobawić. Zgań go za to, że się tarza w brudnych kałużach. Rozwala nam tutaj cały czas tą wodę w kiblu. O! Pięknie. Wiktor chce oczywiście wziąć ślub. Ale nie będę ich jakby legalizować jeszcze raz, żeby nie było problemu później między Pauliną i Danielem, prawda? W tej turze w ogóle będą staruchami już. Ja nie chcę! A ty... zaprosiłbyś do siebie tą swoją kobietę. No, jak się uczą, słodko. Ojej! Ale super mu wychodzi już. Dobra, Wiktor, podałeś kotlety, to weź je zachowaj. Albo w sumie wiesz co? Przecież do Eustachego przychodzi jego kobieta z koleżanką. No właśnie, proszę iść tam, przywitać ich. Tą też w sumie możesz. Joasia, młodzieniec, okej. Okay. Przeniosę im te kotlety wieprzowe tutaj, jakby chcieli sobie zjeść. Żeby miał to u siebie w domu i nam nie przeszkadzali u nas. A ty, Wiktor, możesz zrobić coś jeszcze w sumie. Tosty możesz zrobić. Okej, okay, jakie tutaj kumplostwo już. O kurde. Ale... no nie wiem, szczerze mówiąc. W sumie... no Eustachy się nudzi trochę. Dobra, niech spróbuje. Okej, okay, niech ma pracę, bo on się nudzi strasznie w domu. Sprawdź, czy ona ci się podoba w ogóle. Nie, nie bueno. Okej, okay, nie bardzo. No dobrze, to idź tutaj do swojej Estery. Chyba, że z tą Asią będziesz teraz gadać. Nie wiem, poczuł się w obowiązku, żeby się z nią zaprzyjaźnić, którą mu zaproponowałam. A co ty chcesz zrobić? Kreatywność na 7 poziom. To może idź posprzątaj tutaj, a później sobie, no wiesz, pomalujesz nowe obrazki. Aśka się bawi! Kurde, to te kotlety się zepsują. Idź, Eustachy, schowaj do lodówki. Widzisz mnie? I oczywiście nie wykorzystasz tej swojej do tego, no nie, bo po co? I takie spanko, to ja rozumiem. Pies ogrzewa nogi. Prześpij się chwilę, a później sobie szkicuj dalej. A w ogóle to mógłbyś się ubrać, co? Bo... w tych gaciach przy gościach... A z drugiej strony gorąco chyba jest, bo lato macie. Okej, okay, chcesz zabawiać kogoś, to może Esterę zabaw, bo ona... ten telewizor włączyła. Jezu, jutro będą urodziny Wiktora, ja nie chcę! Bar? Ale gdzie ja ci zmieszczę bar? Teoretycznie może tutaj zamiast tego, ale sprawdźmy. W cenie co najmniej 1500 simoleonów. Proszę? Ej, nie no, Wiktor, nie przesadzaj. Kotlety wieprzowe to coś, co chcę zjeść. Mogę ci to zablokować, bo masz w lodówce. Ci jak się kumplują. Wynająć lokaja. Eustachy, na co ci lokaj? Na co cię to? Co prawda dzisiaj Eustachy nie spędził zbyt dużo czasu z Esterą, ale to nic. Mają czas jeszcze. O nie, ona już... O! Jezu! Czemu ty na to? Co? Aż za nie mówiłam. Dobra, kogo by tutaj
to po prostu z takiego zaskoczenia myślałam, że w sumie Wiktor pierwszy będzie się starzał, a tutaj jednak... Hania, Jezu, ja ci muszę chyba te włosy przefarbować, bo strasznie dziwnie wyglądasz, słuchaj. W siwych. A jutro Wiktor będzie dziadem, nie dam rady. Hania, dziwnie teraz ten róż na tobie wygląda, muszę przyznać. Ja nie mam rekolorów żadnych. Czy ty będziesz teraz siwa? Oh my god. No dobra, no niech już tak będzie. Chociaż są fryzury z trochę ciemniejszą siwizną. O, możemy ci zmienić włosy na takie. Okej, powiedzmy, że taka sukienka, która już była w szafie, nawet ci pasuje. Okej, Hania chce pogadać o hobby, więc Wiktor, przestań się wydurniać. Bo wy ostatnio w ogóle nic nie rozmawialiście nawet. Kreatywność maksymalnie rozwinąć. A co ci da więcej punktów? Tyle samo. A co będzie szybciej? No to szybciej będzie to. O, Bernie też lubi muzykę. Jezu, Wiktor się śmieje. Wypadź z tym telewizorem, nie. No, Wiktor, do roboty. Co ty tam pijesz przed pracą? Nie zdążył, okej. A Wiktor być może dzisiaj dostanie awans. Byłoby fajnie. Krewny zaręcza się. Urządzić przyjęcie urodzinowe. No tak, bo Wiktor dzisiaj też będzie staruchem, Boże. Okej. I za chwilę będziesz stary. Tak, baw się w kałuży, póki możesz. Pozwól. O kurde. Ten to się ustawi. Ale ty już nie możesz awansować. No, bo ty jesteś na maksymalnym stanowisku. Wiktor, a może ty byś poszedł na... Aha, na wycieczkę nie możesz... Igora zostawić samego. To wiesz co, pójdź sobie z Wiktorem na wycieczkę. Tak. Niech młody też się wybierze gdzieś. To nic, że jest deszcz. Weź też Berniego. Idźcie wszyscy po prostu na jakiś taki spacer. No trudno, z psami trzeba wychodzić, czy pada, czy nie. O, akurat idealnie się rozjaśniło, dziękuję. Wyczucie czasu. Pogoda zamówiona. O, Wiktor! Wiktor. Weź może te dwie dziewczyny zostaw jeszcze. Albo dobra, tą... Dobra, niech się wszyscy zestarzeją. A co mi tam? Eustachy, ty sobie charyzmę ogarnij. Bo chcesz. Punkt umiejętności chcesz zdobyć. No to tobie też się charyzma przyda. No to czekaj, inaczej to zrobimy. Ty przestań. Technikę sobie idź, ucz się u siebie. Bernie dostaje pracę. Nie, Bernie nie będzie miał pracy. To tylko Miki może. Dobra. Klatka dla ptaka. Gdzie ja ci niby ptaka mam postawić tutaj? Jeszcze jaszczurki ci brakuje, żeby nastrać na środku. Idź spać. Okej, a ty pieczysz babeczkę. Wyjmij jedzenie, żeby ci się nie spaliło. No właśnie. No właśnie o tym mówiłam. To teraz sobie to zjedz, bo płatki i tak się zepsuły. No i tak, nie odrobiłeś lekcji. Ale ja nie chcę chyba, żeby on był aż takim pilnym uczniem. Zastanawiam się nad zainstalowaniem tego moda, który daje nam ocenę zależną od tego, ile procent zrobiliśmy tego zadania domowego. Ale nie jestem przekonana, czy to będzie dobry pomysł. Bo on niby chce zrobić to zadanie, no ale w większości ci moi simowie mają dobre oceny, pomijając Litkę oczywiście. Ja nawet nie pamiętam, co tam u niej się dzieje, więc może jeszcze sobie dzisiaj nimi zagramy? Wiktor, a ty miałeś porozmawiać z ojcem. O naturze z nim porozmawiaj, bo ostatnio tam pieliliście razem w ogródku. W ogródku! W ogródku!
kół. A ten to ma platynę w ogóle. Idź sobie zadzwoń do Estery. Po prostu z nią porozmawiaj. Albo... Może byś do Paulinki zadzwonił? Albo o, do Nataszy zadzwoń, bo ona zaraz będzie się darła, że tracicie kontakt ze sobą. Tak, do Nataszy sobie zadzwoń. O! Okej. Okay. Ja myślę, że możesz się przeciwpożarowego nauczyć. A żonka ci będzie przygrywała na pianinie. Tak, bo ona się chce tego nauczyć, także niech już tutaj ciśnie do końca, prawda, tą muzykę. Chociaż ona bardziej w tańcu, no ale dobra. Tutaj się zakochała w muzyce. Ty już osiągnęłaś szczyt! Dobrze, i co chcesz? Dmuchawkę? Poręcz baletową? Może u was w sypialni? Tam ją postawimy. No dobra, no to jak masz poręcz? Jezu, grać w szachy! Postarzałaś się, babo! Co to były za wiwaty? A Igor, jak wróci ze szkoły, czyli teraz... O Jezu, Daniel, co ty zrobiłeś Berniemu? Przyprowadziłeś kogoś. Kto to? Benia Kret! O Jezu, ja zapomniałam, że ona już jest też dzieckiem szkolnym. Dobrze. Chcesz się z nią zaprzyjaźnić? Okej. Okay. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Wiktor, idź się zdrzemnij. Bo Hania tutaj musi się troszeczkę ogarnąć, a później niech sobie poćwiczy na tej poręczy troszkę. Skoro chciała sobie ją kupić, to niech ją wykorzysta. A, no właśnie. Eustachy, jak już tutaj jesteś, to weź zapłać rachunki, co? O co chodzi? To Hania dostaje takie wiwaty, jak jest w trakcie transu? Ale przecież nikt nie gra... No chyba musi o to chodzić. Dajcie znać, jeśli wiecie, co tutaj się wydarzyło. Ale chyba tak, chyba o to chodzi właśnie. I wiesz co, Igorek? Jak się załatwisz, to mógłbyś z Bernim chwilę. Pochwal go za jedzenie karmy i ucz go jeszcze tej komendy zdechu, bo chyba mu tam niedużo zostało. A on potrzebuje też towarzystwa. A ten tak zaległ tutaj na tej kanapie. Miałeś tylko chwilę się zdrzemnąć. Ej, właśnie. Weź wykąp Berniego, bo on już tak trochę śmierdoli. No i to towarzystwo mu się przyda. Mam nadzieję, że się zgodzi na to. Macie na tyle dobrą relację? Aha. Okej! Okay. Może ci nie ucieknie. Eustachy całą noc się uczył techniki. O ja... Dobra, idź, może się załatwi do spania przed pracą. Tak go to fascynuje, że aż zapomniał się i siedział całą noc. I w sumie... Możesz poprosić ojca, żeby ci pomógł przy lekcjach. Poproś Wiktora! Wiktor, nie straj teraz. No toście się dogadali, powiem wam. Naprawdę. Taki stary, a wciąż się bawi w wannie. No cały Wiktor. Ej, ale patrzcie, faktycznie jakie reflektory tutaj na Hanie. Nie widziałam, żeby w innych... hobby tak było. Eustachy, a ty umrzesz chyba niebawem jakoś. Za jakieś dwie tury, może trzy. Ha! O jacie, niedużo ci brakło. No trudno, będziesz musiał to później nadrobić. Idź do roboty. Karolina Harnaś. Chcesz iść na randkę? W sumie wiesz co? Mogę ci to zostawić i w kolejnej turze na początku wam zrobimy randkę. Bo zaraz będzie koniec tej tury u nich. No dobra. No to w takim razie przenosimy się do kolejnej rodziny. O,
Bardzo dobrze, mu Hania powiedziałaś. Bardzo dobrze. To, i wychodzimy stąd już. Dobra, jesteśmy u Litki i u Charlotte. Ale tutaj jest taki bajzel. I strasznie przytłacza mnie po prostu ta niewielka przestrzeń w tym domu. Mam nadzieję, że coś się nam uda z tym zrobić w tym odcinku. W tej turze. Czy ty, Charlotte, dzisiaj idziesz do roboty? Niestety nie. Może gdzieś się wybierzecie. Kąpielisko i salon urody Lazurowej Promenady. Tam się wybierzcie. Przyda wam się troszeczkę spać, czegoś, nie wiem, cokolwiek. Litka, ty mi musisz później przypomnieć, czy masz już jakiegoś crusha, bo ja chyba nie mam dla ciebie nikogo. A przynajmniej nie pamiętam. Charlotte, co ty masz za pragnienia nauki? Aż szok. Litka, czy ty tutaj jakieś jedzenie dostaniesz? Niby jest grill. No to możesz iść piecz. Idź piecz na ruszcie. Hot dogi. Ja mam wrażenie, że tutaj są wszyscy. Każdy, kto tylko ma wolne. A ty co? Szykujesz się na ślub? Litka, pokaż mi, czy ty masz chemię z kimkolwiek. Z nikim. Ja nawet nie wiem. No, Amelka myślę, że wyląduje ze Zbyszkiem, bo oni się dość fajnie uzupełniają w kwestii nauki, a dla ciebie nie mam nikogo. O, z Janem sobie porozmawiaj, z tatusiem. Fajnie, że się przysiadł do ciebie. Kasę ci chciał dać, a ty nie chcesz jego pieniędzy. A jak tam w ogóle twoje relacje z ojcem? No całkiem fajnie, przyjaźnijcie się. Przydałoby mi się zrobić jedną parcelę, która będzie tylko dla nastolatków. Żeby, no, nikt inny się tam nie respił. Tak, tu się wszyscy blokują. O Jezu. Tak, Litka, porozmawiaj sobie z Patką. Musisz się z nią poznać. Musisz się dowiedzieć, co to jest w ogóle za kobieta, która żyje z twoim ojcem. Skoro z nim się przyjaźnisz, no to fajnie, żebyś z nią też miała jakiekolwiek kontakty dobre, no nie? Dobra, i Charlotte myślę, że już może faktycznie zadzwonić po taksówkę, jak zje. Marcel! Ja już nie poznaję tych Simów, jak oni są tacy starzy. Z tą siwizną to naprawdę ciężko ich rozpoznać. Okej, z Patrycją rozmawiasz. No powiem ci, że nie spodziewałam się, że ona się tutaj do ciebie przysiądzie. Ale idź zadzwoń po taksówkę. Patrycja dalej! No dobra, to nic, wracajcie do domu. No jedźcie! Coś się zacięło. Dobra, muszę wyjść stąd. Wchodzimy jeszcze raz do kretów, bo... W sensie do wieńców w sumie, do dziewczyn. Bo się mega zacięły tam na parceli. A, czyli ciekawe, czy one kiedyś wrócą. Bo nie mogły stamtąd wyjechać. No nie wiem, zobaczymy. A, okej, wróciłyście od razu. Ojej. To fajnie, jakbyście pojechały gdzieś indziej jeszcze raz, po prostu. Ale najpierw musicie sobie zjeść. A ja w ogóle pokombinuję sobie teraz, żeby zobaczyć, w jaki sposób ustawić parcele tylko dla jednej grupy wiekowej, bo mega mnie to ciekawi. A ty byś to najpierw wyrzuciła. Pudełko z pizzą. Dobra, no to tą jedną pizzę możemy ci schować z powrotem do wyposażenia. A to przeniesiemy, żeby zwierzaki nam nie pozjadały. Dobra, sprawdzimy. Postawiłam tutaj tor wrotkarski. Szybki ślizg. Zadzwoń sobie po transport, ale pojedziesz sama, Litka. Charlotte zostanie w domu. Bo muszę chyba pojechać tam z Simem, żeby pogrzebać w jakichś edytorach i to ustawić. Zobaczymy, czy się uda. W sumie możesz sobie zaprosić... No, Amelkę. Czemu nie? Tor wrotkarski, proszę bardzo, lecisz. Dobra, mamy tutaj postawione takie coś. Także ja sobie to teraz zatrzymam i będziemy grzebać.
A few moments later. Dobra, na ten moment nie byłam w stanie dojść do tego, w jaki sposób to ustawić, także po nagraniu na pewno się tym zajmę na spokojnie, bo teraz szkoda mi czasu, szczerze mówiąc. Może sobie pograć chwilę dłużej. Także zrób sobie po prostu cokolwiek. Aha, okej. Same staruchy, to jest przeciwieństwo tego, co chciałam mieć. A weź podejdź tutaj, gdzie jest Amelka, bo jestem mega ciekawa, czy jak jest tylko jakikolwiek nastolatek, to czy możesz się rozejrzeć? No nie możesz, czemu? Nauczyć się spotać pary. Chcesz się umówić na randkę, ale ty nie znasz nikogo. Może uda ci się w szkole kogoś poznać. Jakiegoś nastolatka. Bo tutaj na razie no, sami dorośli i staruchy. No i tylko jedna Amelka nastolatka. A wiesz, może byś poszła sobie pojeździć na wrotkach? Bo to są wrotki. Tak, to są wrotki. No zobaczymy, czy ci się uda nie wyrżnąć jakoś bardzo. A mogę cię zaprosić? Tak, chodź. Wiruj z Amelią. Zobaczymy, czy ci się uda. Jezu, to jak w The Sims 3! Wow! Ale super! Ej, ale jedna ma rolki, a druga ma wrotki. Od czego to zależy? Co? Co? Nie! Jak to? Jak jej chciałam? O nie! Wow! Dawaj jeszcze raz skok. No piruety piękne robisz, Lidia. A wiruj, nie wiem, z Gerardem na przykład. To nie powinno wam dawać zauroczenia raczej. Matko bosko. A chyba po prostu uciekłaś. O, ja nie dam rady. Ej, i zobaczcie, że w zasadzie chyba tylko Amelka ma rolki, a nie wrotki. Ciekawe, od czego to zależy. No ale dobra. Jezu, dlaczego? Wiecie co, ja tak teraz myślę, że możemy zrobić tutaj taką narrację, że Lidia albo jest biseksualna, albo homoseksualna. Zresztą, czy ja mogę to sprawdzić jakoś? I ona będzie jednostronnie zakochana w Amelce, bo Amelka normalnie prawdopodobnie zwiąże się ze Zbyszkiem. Ale Lidia, nie wiem, może teraz przechodzi taki okres, jak dorosną, to na pewno i tak im się ta miłość, wiecie, wyzeruje. Jej nie będzie. Więc może ona będzie przechodziła takie zakochanie nastoletnie? Zresztą to jest jej najlepsza przyjaciółka, tak? Ja nie wiem, nie wiem! Zobaczcie, ona ma zero tutaj. Więc ona jest biseksualna aktualnie. No nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, naprawdę. Dajcie znać, co myślicie. Jezu, co tam się dzieje? Lucyna i Jaromir? O, to Ela będzie wściekła. Dobra, wracaj do domu. A ty nie wiem, co możesz robić w sumie. Możesz sobie posprzątać, albo... O, uprawiaj jogging. Możesz już? To ćwicz jogę. Mogłabyś powyrywać chwasty. To cię załatwiłam, Charlotte. Miałaś się bawić, a zostałaś w domu i będziesz tutaj pracować, sprzątać i różne takie. Dobra, spróbuj teraz zadzwonić. Zaproś na randkę. Mam nadzieję, że da się do nas do domu zaprosić. Okej. Okay. Amelka, Zbysiu. Że niby... O, że niby się przypadkiem spotkali. Tylko czemu ona tutaj przychodzi do nas? Amelka...
Nikt cię nie zapraszał teraz. Ona się już czuje po prostu jak u siebie w domu, no nie? Dobra. Idź flirtuj z nim, czy coś. Chodź, chłopie. No i teraz tak, co wy chcecie robić? Na pewno chcecie porozmawiać. Możecie o hobby, o fitnessie na przykład. Cokolwiek. Zabawiany. Kocie ruchy. No i później lecisz, flirtuj. I całuj. Gorąco. No, a później sobie może pójdziecie zjeść tą pizzę. Kto cię w ogóle zapraszał? Oto jest pytanie. Ej, Mikołaj Wydma, kto wam pozwala tutaj wchodzić? Okej. Okej! Czyli będą się działy dziwne rzeczy dzisiaj. Ciekawe, kto do nas zawita. Dowiedziałam się w końcu, bo nie wiem, czy wspominałam o tym, ale jak mamy grób dziecka na parceli domowej, to pojawiają się NPC. Bo to jest na zasadzie, że ktoś chciałby tego dzieciaka odebrać stąd, bo jest już późno, no ale on nie żyje, no i dlatego mogą się pojawiać Yeti, właśnie ninja, tak jak ostatnio się pojawił. Zadecka się może pojawić, no różni ludzie mogą tutaj być. Także jestem ciekawa, co się wydarzy dzisiaj. Ci chcieli Barabara, a tutaj Piotrek ich wystraszył. O Jezu. Ej, ale ty, Litka, miałaś zjeść sobie kawałek. Nie przeszkadzaj matce. A w sumie to możesz już zakończyć randkę. Piotrek tam straszy po prostu, gdzie tylko może. I kogo może. Ale naprawdę, ja chcę tego Piotrusia tutaj zostawić, bo... No taki duch musi tutaj być. Ile was tu jeszcze przyjdzie, żeby się dać wystraszyć? Litka, no skończ się bawić i powinnaś iść jeszcze się położyć, bo czekacie ciężki dzień w szkole. Może w końcu poprawisz tą nieszczęsną ocenę. Barabara z trzema różnymi simami. Myślę, że ci to zostawię. Litka do szkoły. Nie możesz się spóźnić, babo, bo nie po to pracowałaś tyle z tymi lekcjami. Żeby teraz nic z tego nie było. Charlotte przygotowuje się do najważniejszych zdjęć filmowych w swoim życiu, gdy wszyscy jej pomocniczy tancerze utknęli na lotnisku wiele kilometrów dalej. Nie mogąc w żaden sposób szybko ich sprowadzić, Charlotte ma tylko dwie możliwości. Nagrać film ze sobą jako jedyną tancerką albo wmontować zdjęcia archiwalne we fragmentach. Nie, Charlotte jako jedyny tancerz. Przebiega dobrze jej film, trafia na ekrany całego świata. Fani są zachwyceni. O kurde, awans! No, nie powiem, przyda ci się to. Kurde, no, jutro rachunki. Z Danielem przyszła. Jezu, z Ryśkiem. Czemu mi się ostatnio mylą? Ale z Ryśkiem to ty nie będziesz nic robiła. Także nawet się na niego nie patrz. Rysiek, czy chciałbyś mieć kota? Okej, Litka lepiej już. Tak! Na pewno nie będzie szóstkową uczennicą, ale zawsze coś. Zawsze coś lepiej. Zagroda dla pieska. No ciekawe gdzie, powiedz mi, gdzie? Dobra, weź skorzystaj. I czym ty się tam hobbystycznie grami? A wy nie macie komputera. Macie komputer, co ja gadam. Ale z kolei... A szachy? Nie macie chyba szachów. To wiesz co, to idź sobie pograj po prostu. No i patrzcie, dostała awans, a brakowało jej punktu charyzmy. I ona zaraz idzie znowu do pracy. Dobrze, babo, zarabiaj kasę, bo przyda się tutaj rozbudować trochę ten dom w górę. To musi iść w górę, bo jest naprawdę taka klitka. Ja myślę, że jak już będziemy mieć kasę, żeby pójść do góry, to pokoje będą na górze, a tutaj zrobimy kuchnię, salon taki duży, no i będzie o wiele więcej miejsca. Ściągnij jak najwięcej robotników i zrób fundamenty o tam.
A tam, koło tej palmy, będzie wielka aleja z mnóstwem posągów. Aleja imienia mnóstwa posągów. A tam ogrody. No wiesz, figowce, bananowce, daktylowce, wierzby płaczące, brzoza. A tam pałac. Ogromny, przestronny, taka chata. I dziedziniec, pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. A tutaj malutkie geranium. Tak. Pełen wypas. Wypas popachy. Odrobinę wyobraźni. Odrobina. Ale na to potrzeba kasy, a jeszcze jutro będą rachunki, także idź i zarabiaj. Dobra, Litka, w sumie to możesz się bawić ze zwierzakami. Co ci się dzieje? To, jakiś staruch do ciebie dzwoni. Hubert, nie, ty masz z nastolatkami się tutaj zaprzyjaźniać. Dobra. Przytul kota jeszcze, Amorka. I zrobisz sobie lekcję. A poza tym weź sobie tutaj biurko przypisz jakby. Komodę sobie przypisz, żeby tutaj lekcje przynosić. Ta, Lidia na studia. Aha, na pewno. Rysiek, idźże już do domu. Pożegnaj się z nim. Się tak kręci, pląta tylko po tym naszym malutkim mieszkanku. Czemu on tak dziwnie chodzi? I ty masz taki głos, Ignacy. Na pewno. Nie wierzę ci. Dobra, idź spać. Charlotte, a ty coś potrzebujesz? Oprócz Barabara ze wszystkimi, to chyba nie. Nie wiem, no kto będzie twoim następnym... Nie wiem, czy Jaromir się zaliczy. No, Jan na pewno nie. Wiktor też nie. Może tego Manuela? Czekaj, jak ty tam z chemią stoisz? Z tym Arturem chuliganem wolałabym nie. Musisz wybrać się na jakieś łowy. Ojej, a Peter jest brudny. Wykąp Peterka. Skoro i tak wstałaś, teraz będziecie wstawać co chwilę po prostu. Litka, no powiem ci, że średnio wypoczęta pójdziesz do szkoły. Ale co ci poradzę? No i płać. Nie, nawet nie tak dużo wyszło, jak myślałam. No i co, Litka, i jak tam twoje oceny dziś? No i piąteczka, super. Także tych lekcji robić nie musisz. Ja nie wiem, za szybko się to podnosi. No ale dobra. O Jezu, będą spędzały czas. Litka, całowałaś się już gorąco, to takie fajne. Nie, ale widziałam, jak ty to robiłaś. Z jakimś obcym facetem. Tak, dużo obcych facetów poznaję, no ale wiesz, ja to lubię. O Jezu. Żebyś jakiegoś sportowca chociaż poznała. Nie, ja tam niekoniecznie sportowców, narciarzy. Wolałabym kucharza, żeby nam gotował. O kurde. Charlotte, zadzwoń po majstra. Zobaczymy, może z majstrem uda ci się coś zmajstrować. Zobaczymy, kto przyjdzie. Wiktor przyszedł z Hanią. Wiesz co, a możesz powitać Wiktora i Hanię też? Tylko bez żadnych podtekstów, proszę. Poprawić kondycję byś chciała. No i teraz nie wiem, czy ci zostawić to, czy to, ale chyba poprawimy ci kondycję jednak. Oj tak, zdecydowanie tak. Przyda ci się. Jutro będzie majster, także spoko. Nie musisz się tym przejmować kompletnie. Charlotte jest gruba, Boże. Idź dojedz jeszcze jakąś kanapeczką na noc. Ojej, Litka ma pryszcza. Dobra, może w tej pogodzie to nie jest zbyt rozsądny pomysł, Charlotte. Masz rację, wróć do domu. Co ty masz w ogóle za... no nie wiem. Chyba ci to będę musiała zmienić, ale jeszcze zobaczymy. Co ty tam masz w ogóle w chemii? Zgrabna sylwetka dobrze sprząta i biżuteria cię odrzuca. Okej.
Charlotte, a ty dzisiaj do pracy? Nie, dzisiaj masz wolne. Bo dzisiaj jest ostatni dzień. No i myślę, że po nagraniu będę musiała sobie tutaj spróbować, przynajmniej, zbudować jakieś piętro dla nich. Bo naprawdę ta przestrzeń, taka mała, dobija mnie. Czuję się jak w moim mieszkaniu aktualnym, też jest takie malutkie. Nawet mniejsze dalej. No ale cóż, ja się przynajmniej nie blokuję tutaj. I ręka probówka, no super. To wiesz co, Charlotte? Skoro ty i tak dzisiaj nic nie robisz, to może sama się teraz gdzieś wybierzesz? Na podryw znajdź sobie jakąś nową ofiarę. Możesz na basen pójść na przykład. Sala gimnastyczna, dobra. To na siłownię sobie idź. Chcesz poprawić sylwetkę, przy okazji kogoś poznasz nowego. Wiesz, musisz kombinować, Charlotte. Wiesz co, iść może poćwicz na razie. Ej, tak mi teraz padło, że jakby tak Charlotte wzięła się za najstarszego człowieka w dolinie, za Eustachego. Jako takie trofeum przed jego śmiercią. Tylko, że ja nie wiem, czy Eustach by na to poszedł. Chociaż z drugiej strony za Hanie się brał sam, tak? No zobaczymy. Na razie wyciskaj. Dobra, weź ty się rozejrzyj. Za chwilę sobie będziesz dalej wyciskać. To ci nie ucieknie. Dobra, tak myślałam, że Adam ci się też spodoba, także idź powitaj go. Zobaczymy, na ile on będzie w twojej chemii tutaj. Okej, okay, coś na pewno jest na rzeczy. Okej. To na pewno musimy to wykorzystać. Pospędzajcie sobie czas razem, wiesz. Na razie bezpiecznie, na razie bezpiecznie. O Jezu, Adam i ja flirtujemy. Spróbuj go oczarować, jak skończycie gadać. Umówisz się ze mną? Okej! No dobra, to poczekaj. Co wy tam chcecie robić? Rozmawiać, jest zabawiany. I w wolnym tańcu. No to dobra, zacznijmy od tego, że porozmawiacie sobie o fitnessie. Okej. Wszyscy za nią się teraz oglądają. Dobra, dalej. Zaliczy się? Pewnie tak. Nie zaliczyło się. No to poczekaj, graj w Zośkę. Bitwa na poduszki, gramy. On się już zauroczył! Okej! Okay. To jest aż dziwne, że ona nie chce barabara z nim. No i spróbujemy jeszcze raz ten wolny taniec. Jezu, tam jeszcze jakieś buziaczki w trakcie były! Dobra tam, dość tego. O Jezu, on już chce gorące pocałunki. O, 21, no to babo... Myślę, że powinnaś zakończyć tę randkę. Dobra, słuchaj. Odwieź mnie do domu, o! Bo to chyba... Nie wiem. Chyba skończycie u ciebie, no nie? Na chacie. To też by nam pasowało. Jezu! Ona na randce, a ten ją tutaj... Dopadł ją na chwilę. 5 plus? No nie, 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 nie. Ty musisz zepsuć sobie te oceny. Może byś poszła na wagary następnym razem. Szkoda, że ci się nie wylosowało właśnie pójście na wagary. No ale dobra. Kurde, no nie mogę złapać Petera, jak on sika w domu. Dobra, poskacz sobie na skakance. Bo ja myślę, że tobie też zależy na sylwetce. Zgrabniejszej. No i jakoś za chwilę przyjedzie Charlotte prawdopodobnie. O właśnie. Pytanie, czy... Okej, okay, dalej mają randkę.
Tak, tylko że ona musi zjeść. Aha, okej. No i dobra, ojej, dostała kolejną różyczkę. No i dobra, kochani, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, co myślicie o tym pomyśle, żeby Lidka, przynajmniej w tym okresie nastoletnim, interesowała się Amelką i miała taką nieodwzajemnioną miłość z jej strony. No bo Amelka raczej na pewno będzie ze Zbyszkiem, tak mi się wydaje. Chyba że ich losy się zupełnie inaczej potoczą. No i przed kolejnym nagraniem tutaj w tej rodzince na pewno będę chciała zbudować chociaż kawałek góry. Bo dobija mnie taki brak przestrzeni jakiejkolwiek, na cokolwiek. Się tak tutaj wszyscy gniotą, że to jest jakaś masakra. No i no dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało. Także nie przedłużam, dziękuję za obecność, zostawcie subskrypcję na kanale i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa!